Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. Ja mam na imię Grzesiek, a w tym odcinku będzie to troszeczkę nietypowo. Chciałem wam pokazać to, co udało mi się ostatnio zakupić. Jest to płyta, oryginalnie zapakowana. Właściwie mam takie dwie. HD DVD R. Oznacza to, że to jest płyta jednokrotnie nagrywalna firmy Verbatim. HD DVD. Mieszcząca 15 GB, zapis prędkością dwukrotną. Jest to płyta przeznaczona była na rynek również polski, bo widzimy tutaj do użytku w komputerach i nagrywarkach stacjonarnych HD DVD. I cóż to takiego jest? Jest to nośnik, który nie zdobył zbytniej popularności, ponieważ tylko 2 lata był właściwie na rynku, od roku 2006 do 2008, po czym standard został uśmiercony. I promowała ten standard firma Toshiba. Dzisiaj jest ciężko kupić zarówno tego typu płyty, jak i co więcej nagrywarkę do tych płyt, jak i również odtwarzacze. Mam tutaj przykładowy jeden z odtwarzaczo nagrywarka DVD z 2007 roku. Jest to model firmy Toshiba. Niestety jest to tylko odtwarzacz filmów i w ogóle nośników HD DVD. Nie jest to nagrywarka. Nawet poszukując na eBayu i na różnych innych portalach, ciężko w ogóle znaleźć tego typu modele, a co dodatkowo ciężko znaleźć nagrywarkę. Jak znajdę nagrywarkę, może spróbuję stworzyć tego typu płytę, ale na razie cieszmy się tym, co jest i udało się znaleźć chociaż coś takiego i pewien jakby fragment historii tutaj wyrwać i spróbować jakby spojrzeć na to troszeczkę inaczej, bo dzisiaj przecież nie mamy płyt HD DVD. Tylko jesteśmy bardziej zaznajomieni z tego typu nośnikami, typu Blu-ray, które mieszczą troszeczkę więcej danych, bo 25 GB. Te mieściły tylko 15, jednowarstwowe, były też dwuwarstwowe, 30 GB jeszcze rzadsze i cięższe do kupienia. Ale cóż, dajcie mi znać, czy interesuje was ten temat tak jak mnie, ponieważ ostatnio zainteresował mnie temat HD DVD po tym, jak udało mi się kupić również odtwarzacz filmów i kilka filmów, co przedstawiłem w poprzednich odcinkach. Ale stworzenie własnego filmu na HD DVD i to na nośniku HD DVD byłoby niesamowicie ciekawe. Niestety jeszcze będę musiał sporo poczekać, zanim pojawi się może jakaś nagrywarka, na której będę mógł to zrobić. Wiem, że można spróbować też czegoś troszeczkę innego. Można nagrać film HD DVD, który odczyta odtwarzacz HD DVD i będzie zgodny w formacie, ale na nośniku DVD, jednowarstwowym, dwuwarstwowym. Oczywiście wtedy wejdzie odpowiednio mniej czasu, ponieważ to jest na 15-gigabajtowym chyba mieści się 75 minut czy coś takiego, chociaż tutaj nie mam akurat tej informacji, czy 78 jakoś tak. Czyli na nośniku typu dwuwarstwowym 8,5 GB DVD powinno wejść jakieś 40 parę minut materiału. Niemniej jednak byłoby to dosyć ciekawe doświadczenie, jednak niestety trzeba pozyskać odpowiednie oprogramowanie, żeby to zrobić, a nie jest łatwo je dzisiaj znaleźć, ponieważ większość tego oprogramowania jest datowana już na ponad 10 lat temu, więc nawet zakup oryginalnego czy zakup w sklepie jest średnio możliwy i trzeba szukać na rynku używanym. Więc to tyle newsów związanych z HD DVD u mnie. Jak będę miał już na czym nagrać, to zrobię unboxing. Na razie szkoda otwierać w środku. W środku znajduje się po prostu płyta. Nie jest w żaden sposób jakby znaków szczególnych nie ma, no chyba, że ktoś nie widział, jak wygląda na przykład płyta. Nie wiem, jakiego koloru będzie też warstwa, bo na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale warstwa na przykład płyt Blu-ray, no to one troszkę inaczej wyglądają nagrywalne niż CD. Są takie szare. Więc to jeszcze, a właściwie jeszcze zanim skończę, jeszcze mam jedną ciekawą zagadkę. Nie wiem, czy wiecie, że to jest napęd i to jest napęd podłączany pod tak zwany interfejs IDE, ale jednak specjalny typ tego interfejsu, który występuje w laptopach i nazywa się ATAPI Slim. Jakby ktoś szukał przejściówki do tego, to musi poszukać ATAPI Slim, bo w nowszych odtwarzaczach po prostu mamy końcówkę SATA i wtedy możemy normalnie podpiąć tego typu napęd w komputerze. No, ale tak jak zaznaczam, to jest tylko niestety nagrywarka DVD i odtwarzacz
HD DVD, z tego powodu jest HD DVD ROM. To dzięki za oglądanie. Jakby ktoś miał jakieś pomysły, skąd pozyskać różne takie ciekawe rzeczy o HD DVD, to dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.